Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Neon i Nessa, para Heyrodon i Nessie. Neon i Nessa pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują do rzeczy rzek Solimões, Ucayali, Putumayo oraz Jarapa w Peru. Siedlisko to zwykle zawiera wolną lub średnio płynącą wodę z gęstą, często przewyższoną roślinnością przybrzeżną i piaszczystym dniem pokrytym zwalonymi gałęziami, korzeniami drzew i ściółką. Woda z reguły jest kwaśna, z niewielką twardością węglanową, a zabarwienie jest brązowawe z powodu obecności substancji humusowych uwalnianych podczas rozkładu materii organicznej. Neony i Nessa to słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8 do 10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc akwarium powinien być od 60 litrów. Po raz pierwszy gatunek opisał francuski odkrywca i poszukiwacz przygód August Rabot w 1935 roku. Samice osiągają do 4 cm, a samce od 3 do 3,5 cm. Płodność osiągają w wieku od 7 do 10 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Neony i Nessa mają niskie, wydłużone i lekko splaszone po bokach ciało z oliwkowym grzbietem, srebrnym brzuchem i dwoma paskami. Górny niebieski pasek, który posiada specjalną pigmentację o wysokim współczynniku odbicia, rozciąga się od głowy do pletwy tłuszczowej, a czerwony ciągnie się od dolnej połowy ciała do ogona. Niebieski neonowy pasek u samców ciągnie się w kierunku ogona po linii prostej, natomiast u samiczek po środku ma małą przerwę. Ponadto samiczki nieznacznie większe od samców i mają zaokrąglony brzuch. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody to temperatura 23-27, pH od 6 do 6,5, GH do 12. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, który poza swoją główną funkcją nasyca również wodę z substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Neony i Nessa idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z żywotkami, kiriskami, neonami czerwonymi, czarnymi i błękitnymi, tytrami, razburami, kardynałkami, brzankami wysmuklymi. Neony i Nessa to wszystkożerne rybki. Karmić rybek można drobną ochotką, królecznikiem, rozwelitkiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą mi pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 20 litrów. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Temperatura trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 5,5 do 5,8, GH od 1 do 2. Wodę przygotowujemy w proporcjach 4 do 1. 4 razy po filtrze odwrócone osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Zaciemniamy ścianki akwarium gazetą, żeby zmniejszyć dopływ światła. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w proporcji 2-3 samca na jedną samiczkę. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy pływające roślinki. Rodziców przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samiczka składa około 150-200 jaj.
Potarle rodziców przenosimy do innego zbornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ i ikra, i na rybek wrażliwe na światło. Wylek następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 5-6 dzień. Na rybek bardzo drobny. Do akwarium z narybkiem trzeba włożyć ukrycia ceramiczne lub plastikowe, w których na rybek chowa się od światła. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie szybko, ale przez pierwsze tygodnie cały czas chowa się wśród roślin, liści roślin. W wieku 3 tygodni pojawiają się 2 podłużne paski charakterystyczne do dorosłych ryb. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.